Witamy w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 imienia Jana Kilińskiego w Pawienicach. Dzień Edukacji Narodowej, dzień wszystkich nauczycieli, uczniów, pracowników oświaty. I pozwolicie Państwo, że oddam głos najważniejszym osobom, czyli uczniom tej szkoły. Sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu. Proszę pana starostę Krzysztofa Haburę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, już od 17 lat spotykam się z Państwem w Dniu Edukacji Narodowej, święcie wszystkich pracowników oświaty. Przypominam sobie rok 2007. Był to pierwszy rok sprawowania przeze mnie funkcji starosty. Wtedy moja żona, która była nauczycielką i dyrektorką szkoły, kiedy dowiedziała się, że będę przemawiał, a której podpytywałem, jakie tematy poruszyć, na które zwrócić szczególną uwagę i jak mówić, powiedziała mi tylko: pamiętaj, mów krótko i zwięźle. Nauczyciele znają te przemowy, słyszeli je nie raz i nie dwa. Jako dobry mąż, no nie ma jej tutaj na szczęście, więc nie zaprzeczy, wziąłem sobie te słowa do serca. Drodzy Państwo, dzisiejsze święto to dzień szczególny. To dzień, kiedy można, ale należy podziękować Państwu za pracę, zaangażowanie w proces edukacji i wychowania naszych dzieci i naszej młodzieży. I za to bardzo Państwu dziękuję w imieniu swoim i władz powiatu pabianickiego. Wiemy, że Państwa praca to misja. I to nie są puste słowa. Jestem o tym głęboko przekonany, bo wiem, że wykonując swój zawód, zawsze dążycie do wyznaczonych celi, do wyznaczonego celu. I tu do wyposażenia uczniów w jak największą wiedzę, maksimum wiedzy. W nabywanie przez nich nowych umiejętności, rozwijania zainteresowań, czy wreszcie zrealizowania życiowych pasji po to, aby to wszystko przydało im się w dorosłym życiu. Wiem również, ile serca, czasu, przygotowań i zaangażowania to wymaga. Państwa trud niestety od lat jest niedoceniany i czas to zmienić. Mam tu na myśli ustawy i rozporządzenia regulujące Państwa wynagrodzenia, czy też wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, Edukacji i Nauki, czy Kuratorium Oświaty. I wierzę, że lepsze czasy idą i godność zawodu nauczyciela zostanie przywrócona. Są na to konkretne propozycje ze strony obecnej opozycji i zostaną wdrożone w życie po 15 października. Jednym z tych konkretów, bardzo ważnym, jest na pierwsze 100 dni czy w ciągu pierwszych 100 dni podniesienie wynagrodzeń w oświacie o 30%. Ale wśród planów, projektów
są również prowadzenie tak zwanej nowoczesnej szkoły. Wszyscy Państwo wiecie pewnie, o co tutaj chodzi. Ale też i mniej liczebne klasy, czy odchudzenie podstawy programowej. Drodzy Państwo, to święto to również okazja do pogratulowania Państwu. Gratuluję więc Państwu wszystkich uzyskanych efektów Waszej naprawdę ciężkiej, odpowiedzialnej pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale też i sukcesów, które są Państwa udziałem. Sukcesów w przygotowaniu dzieci i młodzieży do konkursów, zawodów, olimpiad, no i oczywiście matury. A tutaj mamy się czym pochwalić, bo nasi uczniowie maturę zdali na poziomie prawie 90%, a w pierwszym i drugim liceum była to zdawalność na poziomie 95-96%. To naprawdę wielkie osiągnięcie i powód do dumy i zadowolenia. I drodzy Państwo, życzę wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, satysfakcji również, a może przede wszystkim finansowej, oraz dobrych i bardzo dobrych dni w Państwa życiu osobistym i zawodowym. Wszystkiego najlepszego. Panie Starosto, dziękujemy bardzo za życzenia i rozumiem, że częściowa rekompensata tego, co Pan powiedział, nastąpi teraz, czyli nagrodzenie wyróżniających się pracowników i nauczycieli. My też ze swej strony mamy małą niespodziankę, więc zanim Pan Starosta zacznie wręczać, myślę, że możemy przystąpić do procedury. Panie Starosto, zapraszam i prosimy o wręczenie nagród. Czy to walizka pieniędzy tutaj jedzie, Panie Doktorze? Ja przepraszam, że taki trend, ale jesteśmy szkołą techniczną, mamy klasy samochodowe, więc to jest jeden z naszych eksponatów, a ta walizka to jest nawiązanie do naszej historii, tradycji, co Państwo widzicie na szczeblach drabinek, tak? Historia naszej szkoły, historia Dnia Edukacji Narodowej i w momencie, kiedy Pan Starosta będzie wręczał nagrody, pozwolimy też sobie od nas jako zespołu szkół przekazać Państwu drobny upominek. Drodzy Państwo, zatem, tak jak wspomniałem, mam wielką przyjemność wręczenia teraz Państwu dyrektorom naszych szkół i placówek oświatowych, a także wyróżniającym się nauczycielom przekazać, wręczyć nagrody razem z listem gratulacyjnym. I tu poprosiłem o wsparcie panią starostę Gabrielę Wennę-Błażyńską, z którą współpracujemy i ta współpraca nam się bardzo dobrze układa. Tak jak w starostwie, tak i pewnie dzisiaj, bo to nie pierwszy raz. I drodzy Państwo, jako pierwszą poproszę dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego, panią Barbarę Żwańską. Proszę, serdecznie gratuluję. W tym miejscu też chcę Państwu poinformować, pogratulować pani dyrektor medalu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Brawo! Poproszę pana Krzysztofa Zajdę, dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego. Czy jest z nami gospodarz tego obiektu, pan dyrektor Szałecki? A, jest. Teraz będę miał przyjemność wręczenia dyplomu pani Elizie Matusiak,
dyrektorowi zespołu szkół numer 2. Poproszę teraz panią Agnieszkę Kulpińską-Górską, zespół szkół numer 3. Z Konstantynowa przyjechała do nas pani Marzena Kobojek, dyrektor zespołu szkół numer 4. A teraz poproszę panią dyrektor Magdalenę Biskupską, zespół szkół numer 5. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego reprezentuje dzisiaj pani dyrektor Małgorzata Biegajło, dyrektor. A również zaprzyjaźnionego Konstantynowa przybyła do nas pani Monika Piechulska-Wołosz, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej Konstantynowa. W Fabianicach mamy, mamy Młodzieżowy Dom Kultury. Zapraszam panią dyrektor Grażynę Wójcik. W Fabianicach mamy również poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Panie dyrektorze, pan Mariusz Wielewski. Brawo. No i też mam wielką przyjemność wręczyć list i nagrodę prezesowi Międzygminnego Działu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszam panią Wacławę Czyżewską, z którą współpracujemy od lat. Poproszę teraz panią Joannę Sławia-Krzela. Nie ma. To nie poproszę. I teraz będę prosił państwa nauczycieli, którzy zostali wyróżnieni. Jako pierwszy pojawi się tu przed państwem pan Tomasz Kozioł z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Gratuluję panie profesorze, jest pan bardzo mocną figurą w tej szkole. Dziękuję. Pani Barbara Szałapska reprezentuje ją dzisiaj pan dyrektor Krzysztof Zajdzie. Zawody sportowe, ważna rzecz. Sport to zdrowie. W zdrowym ciele zdrowy duch, więc usprawiedliwiona pani profesor. Poproszę panią Magdalenę Malinowską z zespołu numer 1. Zespół szkół numer 2 reprezentuje dzisiaj, jeśli chodzi o nagrody, a właściwie ich odbiór, pani Magdalena Cielecka. Zapraszam, pani dyrektor.
przyjemnością. Zespołu szkół numer 3 zapraszam panią Katarzynę Kozłowską-Marks. Zespół szkół numer 4 w Konstantynowie Łódzkim zapraszam panią Emilię Wojasińską. A z zespołu szkół specjalnych numer 5 będę miał przyjemność wręczyć nagrodę pani Iwonie Szynka. Pani Ilona Kulik, nauczyciel, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej Fabianisa. Z Konstantynowa przyjechała do nas pani Weronika Dubicka, nauczyciel logopeda, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Młodzieżowy Dom Kultury. Tu już mam po raz kolejny przyjemność wręczyć. Pani Beata to już jest jakby tutaj no, zżyta ze mną w tym temacie. Beata Stasia. I to już wszystkie nagrody. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za Waszą pracę. Gratuluję nagrod i życzę wielu sukcesów. Chodzącym roku. Dziękuję bardzo.